Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze. Zanim przejdziemy do materiału, zachęcam Cię do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę, aby inni też mogli zobaczyć te filmiki. A więc zaczynajmy. O której godzinie wykonać trening? Pierwsza zasada, wstawajcie rano. Wasz poziom energii jest jakby reprezentowany przez taką linię. Rano wasz poziom energii jest wysoko i będzie powoli się obniżał aż do wieczora. Jest to związane z światłem, waszym zegarem biologicznym i ogólnie poziomem energii, jaki wytworzyliście przez noc. Więc trenujemy rano, najlepiej przed 11, wtedy wasze hormony są w pełni mocy, wasz poziom energii jest też na najwyższym poziomie. Jeżeli wykonacie trening rano, będziecie mieli cały dzień na robienie innych rzeczy i nie będziecie odkładali tego na później. Będzie to już za wami. Jak wiadomo, po aktywności fizycznej poziom serotoniny wzrasta. Serotonina jest hormonem szczęścia, więc jeżeli wykonacie trening rano, wasz poziom szczęścia będzie na o wiele wyższym poziomie przez cały dzień. Z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli trenuję rano, idąc potem do szkoły, jestem dużo bardziej skoncentrowany. Jeżeli na przykład mam trening wieczorem piłki nożnej, to też jestem o wiele bardziej skoncentrowany na tym, co robię. Dodatkowo, jeżeli wykonacie trening rano, macie cały dzień na dostarczenie składników odżywczych do regeneracji. Macie 4 posiłki lub 5 przed sobą, zależnie od tego, ile jecie. Możecie dostarczyć białka na odbudowę mięśni, węglowodany na regenerację i pełną minerałów, witamin i wody, abyście mogli dobrze się zregenerować i być gotowi na następny trening. Więc zostaje wam cały dzień do dostarczenia pokarmu i dodatkowo noc na regenerację waszego organizmu, więc macie praktycznie 24 godziny do następnego treningu na regenerację. Natomiast jeżeli wykonacie trening wieczorem, na przykład o 21 godzinie, zostawi wam jeden posiłek, ewentualnie kolacja, zanim pójdziecie spać, więc nie możecie dostarczyć wszystkich potrzebnych składników odżywczych do regeneracji. Powoduje to osłabienie procesu regeneracji, dzięki czemu nie będziecie w pełni gotowi na następny trening, gdyż następnego dnia, co prawda, będziecie jeść, ale wasz organizm podczas dnia nie regeneruje się w taki sam sposób, jak robi to w nocy. Więc złota zasada, trenujemy rano, mamy cały dzień na dostarczenie składników odżywczych i w nocy regenerujemy organizm. W następnym odcinku powiem wam, dlaczego nie warto kupować korków i drogiego sprzętu za ponad kilka tysięcy złotych. Jeżeli jesteście zainteresowani, subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję, trzymajcie się, cześć!